Zaczynamy nową grę. Tam to musiałem przerwać niestety ze względu na to, że mobki mnie kładły na strzała. Było ich z 10. Zobaczymy, jak się potoczy akcja. Akcja będzie się toczyć w świecie z Pasteliny, tak jak w poprzedniej części. Okay, Beak Beak. I'm just glad we're still alive. Yeah, me too. Now, let's get a look at the hull. Yeah, this does not look good. I don't think our pod insurance is gonna cover this. Our deductible is nuts, too. Beak Beak, look at that. What do you make of this guy? Ooh, an omelet. Buddy. Hey, that's what I'm here for. Looks good enough for me. Let's go in. Yeah, hold on, hold on. We don't know what's inside. There could be Carpathian brain suckers or even... Niech was nie zmyli ta gra, bo ona jest naszpikowana zagadkami. Nie jest gra typowo dla dzieci. Są takie zagadki, że głowa pęka. Patyczek dziwny. Logika to jest kompletnie chaotyczna. Można się wszystkiego w tej grze spodziewać. Da się przejść? Nie da się. W tą część nie grałem nigdy. Poprzednio przechodziłem. Jedna z moich ulubionych gierek dla dzieciaka. Tak, pierwsza zagadka rozwiązana, idziemy dalej. Get a load of that thing. Jakiś potwór pewnie jak podejdzie, to mnie zje. Mogę dla beki podejść, zobaczymy co się stanie. Nie. Now that looks important. Trzeba to popchnąć. Może to służy jako jak schodek jakiś, żeby wejść. Trzeba obadać ten temat tutaj. Ah, I knew you'd come. You've traveled far, yet your true journey begins through the exit unseen. Ta podróż zaczyna się za ukrytym przejściem. Tu są jakieś symbole. Pewne będą nam potrzebne później.
Know this. To open one door, you must block another. Aha. Jedne drzwi trzeba zablokować, żeby otworzyć inne. Co to za guzik? A co się stanie, jak tam nacisnę? Tam nic. Tam. Pewnie to się powiększy. Aha. Jest jakaś wskazówka. Jakbym na to chciał stanąć? Nie, to on będzie przepychał. Dobra. Mogę to dalej pchnąć. Zablokowałem. O to chodziło? Co to za klocki? Jest tak jakby miejsce wskazane, gdzie to zatrzymać. To mi przychodzi do głowy. O! Jak to jest dopchnięte do końca, to można na tym stanąć. Jak to... O kurde. Ja się chyba udopiłem. Bo dopchnąłem do tych drzwi. Te. Jest zbyt... Oba. Mogłem stanąć, jak ta żarówka była. Te trzy punkty na suficie mnie też ciekawią. Właśnie tam, do tej dziury. Jakbym zgasił światło i poszedł do tamtego pokoju. A, o, teraz steruję tym maluchem. Ale numer. Nie było tego w pierwszej części. Ale schipa. To on zjadł. Gdzie on doszedł? Taka psychodela. Jest jakaś dźwignia. Da się to aktywować? Nie dosięgnie. Uwaga. Nie no, trzeba to dźwignie jakoś. Gadaj, że on nie doskoczy. Dawaj. Nie może tej dźwignie. Może zrobić w ogóle. Wróćmy. Odchodzę coś. A, jeszcze mam taką kminę. Gasić światło, to może tam będzie wtedy inaczej. O! Połknął dźwignię. Przejdę przy zgaszonym świetle, to może gdzieś tam się...
Ah, I knew you'd come. You've traveled far, yet your true journey begins through the exit unseen. O! Proszę. Wnętrze. Nie da się w górę? O co tu chodzi? Smells like bacon in here. Bacon. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Człowieka. Kod. Zaszyfrowany tym alfabetem Morsa. Mamy tu też trzy takie pęcherze, które też mogą mieć coś z tym wspólnego. O, proszę. Znaleźć gdzieś podobne symbole. Cztery po środku. Cztery razy stuknął i po środku było. To może oznaczać. Zaczynają się rozkminy. No nic, zejdę na dół jeszcze. To może nam pomóc? Nie wydaje mi się. Ale tam było coś. Co to oznacza? Idź tam, mały. To jest... Na ten worek. Dwa kwadraty. Domek. To równie dobrze to może nie mieć nic wspólnego z tym. Trzeba chyba z tym chrząszczem pokminić. Dobra, zapalę światło. Może tam się coś zmieni. Wyżej da się. Whatever happened here, it was not good. Coś tu rozerwało ścianę. Jakiś duży przycisk.
Właśnie. Mogę. On może? Może. Otworzył drzwi. Thanks, little buddy. Sobie stoi. Przejdę tam. O matko. Tu coś wsysa. Coś tu trzeba postawić. To jest jakiś komputer. Zablokowany. Pewnie tam to trzeba zrobić, żeby odblokować tu komputer. Teraz piesek by się przydał. On by tu przyszedł, pociągnął za dźwignię. Jest jakiś kamyczek latający, lewitujący. Dobra. Trzeba stąd wyjść, bo piesek będzie potrzebny. Ale jak on zejdzie pewnie, chociaż zobaczymy. Nie, zamyka się. Coś tu będzie trzeba umieścić, żeby to przytrzymało drzwi. Jakbym chciał wyjść. Wyjdę. To trzeba zbadać, co jest. Dobra. Wjeżdżam niżej. A jeszcze spróbuję jeszcze wyżej pojechać. Jadę wyżej. Jeszcze wyżej. Da się? Da się. To jest koniec. Tędy coś pewnie jedzie i trzeba połączyć te wzory. O! I should probably take this. Takie rzeczy się będą dawać. Pewnie do tego, nie? Wydaje mi się, że to by było zbyt proste. No dobra. Chodźmy. No kurde, no mam jakąś dźwignię. Mogę sprawdzić swój ekwipunek? Nie. Tego nie mogę wsiąść. Tu coś się wpina pewnie i zacznie działać. Dobra, skoro nie mogę nic zrobić, jadę w dół. Może to do tego komputera, dlatego nie działało. Chyba muszę zacząć po prostu rozszyfrować ten kod. Morse. Zobaczymy. Muszę sobie zapisać, ile razy on stuka na którym poziomie. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Dwa, trzy, jeden. Coś takiego. Jeszcze raz sprawdzę. Dwa razy. Trzy razy. Raz. Co to ma do tego?
O, jeszcze tak można. Znajomy symbol. Podobny. Ale tu nie ma podobnego. O, to widziałem. Tą glizdę. Ona była tutaj. Jako pierwszy. Tak, tylko tu jej nie ma. Jest tylko tu. Coś jeszcze widziałem. Zostawię to glizdę, bo widziałem w tamtym małym pokoiku. Tymi dwoma trzeba się zastanowić. Może coś z tych obrazków. In turn, you shall find two rooms in the round. Coś się wyświetli, jak to zgaszę. Takie schodki. Czy to jest jeden z symboli? Jakbym znalazł te schodki, to byśmy byli w domu. To trzeci symbol już mógłbym nas zgadnąć. Że to? Dobra, to jest. Jeszcze jeden symbol potrzebuję. Na górze. Trzeba się dobrze rozglądać. Błyskawica? Czy błyskawica jest dolem? Wycięta taka na pół. O. Może o to chodzi. Coś znajomego. To nie będzie błyskawicy. Chyba, że tu błyskawica.
Poślę tam jeszcze psa. Jeszcze później pójdę do tego z odkurzaczem. Szczenia, może coś... Zobaczyłem. O, właśnie to jest ten... Robak. Identyczny jak tam. Taki domek. Tego domku było. Zobacz te dwa kwadraty. Tu trzeba pokminić. Poślę tego psa tu. Nice work, Beak Beak. Sobie przejdę. Zobacz. Zablokowane. Ewidentnie chcę górą iść. Może to trzeba szybko zrobić. Łączyć pobiec. Za się biec? Nie. Dąży. Uj, ale... Nie. I mija z celem. To jest kuszące właśnie. O proszę. Jeszcze kręć. Jeszcze. Taka wielka ściana, no. Dobra, spłaś mały. Idziemy. Jest guzik. Taki sam jak tam na kolejce. Nie mogę go wcisnąć? Tego. Mogę wcisnąć tego guzika? A zaraz, zaraz. Da się go wcisnąć. Ale czy coś się dzieje? Co to za maszyna? Trzeba pieska posłać tam. Coś tu znajdzie w tunelu może. Jest drugi symbol. Wokółka i fala. Tu był robak. Tu był robak. Kółka i fala. Okay. Myślę, że to już ratuje nas. Miał być... Lista miał.
Bakułka i fala. Jest coś takiego. A to już można strzelać. Kurde, nie da się tak. Trzeba rozkminić trzeci symbol. Z trzecim symbolem. Symbole są tam, gdzie on może wejść, ten mały. Tu już nic raczej nie. Trzeba szukać wyżej. Może ja kolejkę już włączyłem. Tam coś wcisnąłem, jakiś guzik. Czy to zadziałało? Dobra, wcisnę jeszcze raz. Jakby jest to. Aha, tak jakby nie działało. Ten dźwięk. Jest to, może jeszcze tu robić? Chyba nie. Dobra, przełączam się na tego. Dobra, psiaka tu poślemy. Thanks, Peaky. That really helps. Nie działa dalej. Nie, no to tutaj nic nie wyczyni. Myślę. Na dół zobaczę. A, do kolejki. Do kolejki trzeba zajrzeć. Aha, bo ten wózek musi tu podjechać pewnie. Musi obrócić. Tak, właśnie, może pies coś... Może tam wskoczyć? Bliskie leca. Bo musi nas wessać pewnie i wrzucić do środka. Ale tu czegoś brakuje, żeby to nas wessało. I się jakby dźwigni. Jakby dźwignię wyciągnąć ze starego mechanizmu z drzwi. Tak, bo bym chciał zabrać to. Bija się, tak? To pies słuch. Próbuj to. Już się nie da wyciągnąć. Trzeci symbol. To może być.
z jakichś drzwi. One się pewnie otworzą, jak wprowadzę dobry kod. Już wiem. Już to się przesuwa. To było pierwsze, druga była fala. Któryś musi zadziałać. Dalej nie działa. To co, kaman? W tej konfiguracji. A może muszę tędy przenieść jakiś inny symbol? Do dinozaura tu, to mogę go później w prawo dawać. To jest jakaś myśl. Na przykład tak. Jeszcze mamy. Mam pewien plan. A. Tego chyba. Może na dole coś. To próbowałem, ale tego nie było. Trzeci symbol. Myślę, że to jest do ogarnięcia. Trzeci syn. Może on coś podpowie. Dobra, to powiemy. Że tutaj pies coś.
come on. Te schodki jeszcze mnie zapytają. Co to ma wspólnego? Że to później będzie. Dobra, idę wyżej. To już nie mam pomysłów. Coś na tym komputerze jest. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Trzeba trzeci symbol znać. A może jakbym dalej kręcił kog, bo to na drzwiach się pokaże. To? Jakiś zawijasek. Może to to jest? Czy to jakiś guzik? A może ten to tak było? Zawijasek. Nie było chyba takiego symbolu. Tego nie kojarzę. Dobra, to kombinować dalej. Ale jeszcze jest właśnie taka kmina, żeby tu drzwiami podłożyć. Gasła ta lampka. Teraz jest przejść. O! Oto. What was that? O! It's a... baby. It's a baby. Can you imagine the wandering monsters this thing is attracting? I'm just saying. Tommy, don't touch that thing. You don't know where it's been. Okay. Pee. Pee? Okay. There you go. Tommy Knot has you now. I'll take care of you until...
we can figure out how to get you back to where you belong. Dobra, co z tym futrzakiem? Co to jest? Jakby to dziecko położyć na tamci... Ja, on by włączył sanie, ja bym przeleciał do drugiego pokoju. No dobra, dalej. Co jest? Windę straciliśmy. Odpowiedni dźwięk wygenerować. Te zabawki... A, te zabawki też mogę odczepiać. Ale jasno. O kurde. I tak. Tego... Sorry. Aha, coś nie tak, bo spadła. To się źle. Takie co? Weź. A dobrze? Trzy dobrze. Dobra, na czuja będę zakładał. Thank you.
Na bank pospadają jakieś. Pyszne. Nie wiem, jakoś tak? Co tu w ogóle chodzi? Padały trzy zabawki pierwsze. Spadnie, ty, że spadnie. Mat? Te miejscami zamienić. Aha. Cztery zabawki, sośle. Tego dam tu, tego dam tu, tego dam tu. A tego dam to. No. A nie powinny spaść trzy pierwsze. Tu jest coś, tak? Ten może spaść. Jest dobrze. I śmiernica i ten. Znaczy ten spadnie pewnie. Do pary. Nie. Pary. Tego dam tu. Tego dam tu. Dam tu. Znowu jest. Jakby dwa zostały, to już mógłbym je miejscami zamienić. Śmiernica spadnie. Nie, ten spadł. Dobra. Nie dać tego, patrzę. Na koniec go dam. Nie, on był już na końcu. Tu chyba go nie. No, dawaj.
Udało się. O, co to? Well, that was interesting. Właśnie ten kamyczek, co był tam uwięziony. Już za to szklano... Nie wiem, jak to nazwać, kapsuło. Może teraz uruchomi się tą maszynę. Dobra, wezmę psa. Cool. No, thanks, little buddy. Taki sam tutaj lata w powietrzu. Z tego. A jakby tu położyć ten kamyczek. I on wtedy wpadnie do tego drugiego chyba. Tak? Nie. Nie da się. Identyczny. Te kamyczki będą pewnie potrzebne do czegoś. Pistolowska. Chodź, psie. Idziemy tam. Na górę. Będę wtedy pies wyszedł. Widział te kolory tutaj. Trzeci symbol. Ale jeszcze drugiego. Może tu trzeba ten kamyczek wsadzić. Jakby psa użyć, żeby to... Aktywuję tego. Tam nic. To to pewnie na końcu będzie. Dobra, opuszczam się w dół. Wejdę jeszcze do tego pomieszczenia. A się po tym wspiąć. Stało niezłe pęknięcie, ale to nic nie da. Już chyba porobione jest w tej komnacie. Jakbym teraz uruchomił dźwignię. Czerwone to było? A, tu są różne komnaty. O kurde. O tym nie pomyślałem.
się nie dzieje. Jest jakieś zbiorniki na płyn, a to pompuje. No nic, poślę jeszcze psa. Może gdzieś tu jakaś wskazówka jest. No jest ta fala, jako druga. Druga ma być fala. Dobra, nic jeszcze nie wypada nowego. Też czerwona. Zielona byli. To jest jeszcze jak. Bardziej czerwone się robi. Wszystkie możliwe opcje zbadałem. Ale ma być druga. Że coś tu jeszcze jest takiego, to nie wiem. Ala. Robak. Robak, fala i coś jeszcze. Coś z robakiem takiego tego. To bym przetestował. To.
kminie z tymi symbolami. Tu jeszcze. To mnie ciekawi. Tego chyba nie testowałem. Kurde, no. To chodzi. Temat. Tam nic nie. Jest ten dziwny podświetlany symbol jeszcze ewentualnie, ale to nie ma takiego. Włączył prąd. Nie no, tutaj nic nie ma już. Trzeba iść wyżej. Mamy dziecko, może to dziecko się. Pies tutaj jest w stanie coś. Nie. Sto korpa pokej. To jest inna komnata. Czego jest ta góra? Czy ona ma jakieś znaczenie? O, coś tam widziałem jeszcze. Czego nie widziałem wcześniej, jakoś nie zwróciłem uwagi. To jest chyba dźwignia do uruchomienia kolejnej maszyny. Tutaj była taka bez dźwigni. Przy kolejce. Tak jest. Ale nic nam to nie dało. Prądu nie ma, jakaś awaria jest. Ale zawsze to ma krok do przodu. Narysuję sobie rzeźbą kminę. Trzeba tym jakoś obrócić, żeby to się wszystko ułożyło. A, bo to jest tak jakby zasilanie. Może być zasilanie. Tylko jak tym sterować? Jak to ustawić? Może to ośmiornica? Ona tam ma takie coś jak guzik, ale to... To nie jest to. Jak tym pociągnę, to coś się zmieni. Mi się wydaje, że to się przemieszcza, jak ja tym dźwignię zmieniam, bo tak bardziej jakby w lewo było.
A spróbuję jeszcze raz. Tak, to zmienia położenie, jak ja ruszam to dźwignię. Może tym alfabetem Morsa. Raz, dwa. O. To się połączyło. Teraz bym musiał trzy razy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Powinno się ustawić kolejne. I raz. Jak nie zadziała, to po prostu od nowa. Nie. By od razu to zrobić. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. I raz. Co wyszło? To są trzy kręgi. Raz, dwa, trzy. Czwarty pewnie jest nieruchomy, bo... Chociaż nie, bo tutaj nie łączy się. Ja. A może to jest w odwrotnej kolejności? Jeden, trzy, dwa. Trzy. Raz, dwa. Ewidentnie to się zmienia położenie tego. I trzeba klikać i sprawdzać. Ten krąg pierwszy nie, się nie zgadza. Tędy, tędy. Ciekawe. Jadę sobie na jeszcze punkt. Nice work, Beak Beak. Dalej za. To jest ten kręciołek. Czaję. Mam pomysł. Ten kręciołek też jest na zamkniętych drzwiach. Na tym, jak to się obróci i wtedy się pali ta lampka. Może to jest zasilanie. Pali się lampka. Coś zmieniło. O, proszę, jest to na dole teraz.
to podnieść to szklaną kapsułę. Dalej nie idzie. Jakbym teraz uruchomił odkurzacz. Szklano kapsułę. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Na tym rysunku jest koło ze strzałkami, czy tak jakby kręgi. Dobra, rysunku. Rysuję sobie. Dobra. Do tego co. No i pójdę na górę. Muszę kminić teraz tymi okręgami. Z tym kółkiem. Mam pewną kminę taką. Nie, to nie może być. Coś prawie wyszło. Ten. Jak to działa? Thank you.
albo 3-2-1. Raz. Trzy. Raz. Albo to jest kolejność. Chodzić o kolejność. Temat. Mam jakiś podgląd, co tam się dzieje. Mi się wydaje, że to chodzi o to stukanie tymi kleszczami, ale ja nie mam pewności. O, nie chce się ten poaktywować. Greetings, friend! I am Abraham Lincoln. Tu jest tak jakby przerwa przy ostatnim. Jest dopiero klaśnięcie. Może to musi być po prostu też w takim rytmie. Jeszcze raz. Klik. Klik, tak warto. Tak. A przerwa jest istotna i... Czaję tego. To łatwiej to rozkmi. Nice work, Beak Beak. To już jest na ziemi. Coś tu brakuje. Tu nie ma zasilania. Pewnie zasilanie podniesie kapsułę. Opuści pewnie to rurę. Ten odłamek z tamtędy. Blokada.
Jakby tu był jakiś. Nie, nic tu teraz nie wykminię. Dobra, zwijamy się na dół. To jest pewnie teraz do zrobienia, ale... Czego to miała? Może tam jest zasilanie. Raz, dwa, trzy. Chyba wszystkie możliwe opcje przetestowałem. To jest trzecie. Może zębatki? Pożyczę sobie tę zębatkę. Jest! Zębatek nie testowałem. O kurde. Jest ten mechanizm. Trzeba ustawić. A, ja ten też... Mogę już bardziej w tę stronę. Psa mogę posłać. Na przykład. Powiedzmy, że tak. Nie, nie mogę się przełączyć na psa. Aha, mam pewną kminę. To ustawić najpierw.
Mogę tej dźwigni. Co to jest? To by pasowało do siebie. Jeszcze trochę. Kapkę. Ten nie pasuje, ale ten nie. To nie pasuje. Świat. Coś może oznaczać dziurki w tym. To jest też to. A, guzik taki. Co? Pokazuje odległość.
Właśnie to, że jestem blisko. Ciepło, czy... Oraz reszta. Teraz, żeby tę górę zrobić. A właśnie, bym tego schuśtał, to górne, bo one się bardziej kręcą. Musiałbym coś takiego zrobić. Jakby to zrobiło obrót. Trzeba w odpowiednim miejscu stanąć. Także to w środku. To pasuje. Wtedy głowa nie pasuje. Że to się jakoś zazębi dalej, inne.
to do siebie pasowało. To jest to miejsce. Coś tu się zaczyna łączyć. Panie, to będzie... To było wrócone do... temat. Ktoś w tym oknie się pojawi, w tym momencie trzeba to stanąć.
No się tamto. Chciałbym trochę w lewo iść. To przeszło tędy i tam. A, nie kręci mi się... Kręci mi się już ostatni okno. Jeden... Wow. Musi być... Zatrzymuje, ustawia się i się zatrzymuje. Trzeba to ustawić na jeden. Dobra, czaję. Jeszcze raz. Dobra, ustawię to już na 3. Się zresetuję. Mam kminę. Już tu jest odpowiedź. Teraz idziemy do jedynki. I zagadka rozwiązana. Co to zrobił? Kam to prowadzi?
Dobra, to sobie zakończymy.